piątkowy poranek w zabytkowym zakładzie hutniczym w miejscowości Maleniec w gminie Ruda Maleniecka odbył się konwent starostów województwa świętokrzyskiego. Podczas wydarzenia omówiono m.in. ważną na tle obecnych wydarzeń kwestię rezydujących na terenie Polski obywateli Ukrainy. Dzisiaj jest takie cykliczne spotkanie starostów województwa, konwent starostów województwa świętokrzyskiego. No dzisiaj wypadło na powiat konecki. Zaprosiliśmy kolegów starostów do Maleńca. Nad czym będziemy debatować? Na pewno będziemy rozmawiać na temat uchodźców, bo sytuacja jest akurat teraźniejsza i warto by było pewne rzeczy omówić. Również będziemy rozmawiać o sprawach geodezyjnych, bo to są też sprawy dosyć skomplikowane z punktu starostwa, ale również jest wiele innych aspektów i spraw do omówienia. Najważniejszym dla nas tematem na tą chwilę to jest sprawa uchodźców, sprawa lokacji uchodźców, sprawa finansowania ich pobytu w Polsce, praca także i wszystko, co się z tym wiąże, nadawanie numeru PESEL, szukanie im pracy, także no jest o czym rozmawiać. Wśród obecnych podczas konwentu gości znaleźli się Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski, Andrzej Będkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Waldemar Izdebski, główny geodeta kraju. Dobrze takie spotkania są, bo można się spotkać, wymienić poglądy, jakieś propozycje. No a następnie myślę, że koledzy starostowie, no nie tylko starostowie, bo będzie pan wojewoda, jest pan Waldemar Izdebski, główny geodeta kraju w randze ministra, będzie marszałek. Oprócz starosty Grzegorza Pieca, koneckie władze reprezentowali Zbigniew Kowalczyk, przewodniczący Rady Powiatu, Dariusz Banasik i Jarosław Staciwa, członkowie zarządu powiatu oraz wicestarosta konecki Wiesław Skowron. W ramach spotkania odbyło się także zwiedzanie malowniczego Maleńca, w tym samego zakładu hutniczego, na którego terenie odbyła się debata.